Cześć, z tej strony Michał. W dzisiejszym odcinku przygotujemy popcorn w garnku. Po obejrzeniu tego odcinka już prawdopodobnie nigdy więcej nie przygotujesz popcornu z mikrofalówki. Taki popcorn zawiera średnio około 15% oleju palmowego, dlatego nie jest to najlepszy wybór. A poza tym kukurydza obok soi jest jednym z najczęściej modyfikowanych genetycznie ziaren, dlatego warto wybierać ekologiczną kukurydzę, która nie jest modyfikowana genetycznie. Do przygotowania takiej kukurydzy z garnka potrzebujesz tylko ziarno kukurydzy oraz jeden z trzech tłuszczy, które polecam. Pierwszy to jest olej kokosowy. Możesz używać oleju kokosowego nierafinowanego, wtedy otrzymasz taki delikatnie kokosowy popcorn. Drugie rozwiązanie to jest bardzo fajne masło klarowane. Otrzymasz popcorn naturalnie maślany, nie z aromatu, tylko na prawdziwym maśle. A trzecie, do niedawna mi się wydawało dość dziwne rozwiązanie, ale teraz mi smakuje najbardziej, jest to popcorn przygotowany na oliwie. Także potrzebujesz tylko te dwa składniki. Idziemy gotować. Do przygotowania popcornu w garnku potrzebujesz garnek z pokrywką. Nic więcej nie jest potrzebne. Garnek nam się już grzeje. Dowolny tusz, którego użyjesz, nalej do garnka tyle, aby przykryć całe denko. Za pierwszym razem możesz dać delikatnie więcej oleju. Będzie przygotować go łatwiej wtedy. Czekamy chwileczkę, aż olej się nam nagrzeje. Olej mamy już nagrzany. Wsypujemy ziarno kukurydzy tyle, aby zakryć całe denko. Przykrywamy pokrywką i czekamy, aż zacznie strzelać. Pojawiają nam się pierwsze ziarenka, możemy zmniejszyć ogień tak na 3/4, ja zmniejszam z 15 na 12. Gdy popcornu jest już więcej w garnku, pokażę Wam taki mój trik, który popcorn daje dużo lepszy. Obracam pokrywkę, dzięki temu chodzi para i popcorn będzie dużo bardziej chrupiący. Jak słyszycie, ziarenka już strzelają coraz rzadziej, za chwileczkę wyłączymy gaz i przesypiemy popcorn do miseczki i dodamy przyprawy. Także w parę minut przygotowaliśmy przekąskę dla całej rodzinki. U nas w domu wszyscy jedzą popcorn. Jak widać, zużyłem wszystkie ziarenka do samego końca, także idealnie wszystko wyszło. U nas popcorn jedzą wszyscy. Tu jest największy fan popcornu. Jeżeli filmik Ci się podobał, pamiętaj, łapce w górę, dla mnie to będzie sygnał, żeby nagrywać więcej takich materiałów, a najlepiej subskrybować kanał, wtedy będziesz na bieżąco. Dzięki, że oglądałeś do końca, oglądałaś do końca i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!